Siema, tu Pyza na kolejnym wykładzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników leśnych przygód na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tą chwilę jest 7.12, sobota 28 września 2024. Koleżankę jest Marta. Cześć. Oraz Grzesiu. Grzesiu. No, dzień dobry. I wspólnie razem szykowania, przeszykowania. Postaramy się nagrać dla was jakiś materiał oto z tego lasu. Marta, na co się nastawiamy? Na borowiczki, tylko na i wyłącznie. Tylko. Ilość? No nie wiem, no. 10 kilo. 10 kilo, najmniej, tak? Najmniej, żeby zupka grzybowa była. Zupka grzybowa na święta musi być. Półtorej godziny zbierania. Jeszcze raz? Półtorej godziny zbierania. No, więc nie ma to tamto. Koszyk odpowiedni. Największy, jaki miałem. Jak to się mówi, i teraz będzie albo zbieranie grzybów, albo wykopki grzybowe. Ocenicie to sami. Więc zapraszam na najnowszy film, a co uda się trafić, zobaczyć sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Więc drodzy państwo, wchodzimy, zbieramy. Tutaj jest ścięty, może coś obok będzie. Tu ktoś zdeptał. Dokładnie, zdeptał ktoś. Tu jest malutki. To mamy sztukę. Tu jest druga. Dwa. A tu kocintego jest coś? Jest. Widzicie, przekrojony był. To ktoś go obrał jednak. To nie, mam dwa, ale trzeba szukać obok. Czy nie ma kolejnych? Jeden zdeptany był. Tu mamy dwie sztuki. Dwa, licznik oczywiście, tak aby, lubię liczyć, mieć policzone grzyby, bo nie zbieram po 2, 3, 4, 5, tylko po 100, 150, 200, czasami 300. O, jest kolejny, tu dwa, kolejne do marynaty i mamy dwa kolejne, tu był. I widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Szybko, cztery sztuki. Więc koszyk odpowiedni, widzicie, duży. On jak się napełni, jest bardzo ciężki. Ponad 12 kilo to waży, więc pasek jest. Tak aby na ramieniu, licznik oraz nóż, które zawsze zgubiłem, zostawiałem w lesie. Więc mam, widzicie, sprzęta. Więc mam, widzicie, sprzęta i teraz szybka piłka, jeden, na tyle jest, nie ma czasu, więc szybciutko, mamy cztery sztuki, dwa i dwa, cztery, koszyk, idziemy dalej, więc tak to mniej więcej, drodzy państwo, wygląda, tak to mniej więcej wygląda, więc szukamy tych fajniejszych borowików. W spokoju. Nie inaczej. Więc tak mówię, ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Okej, okej. Okej. Jest i tu taki objedzony przez ślimaki, ale jak to się mówi, sztuka to sztuka. Jest sobota, na trasie pełno samochodów, drodzy państwo, pełno, mnóstwo samochodów, dawno tyle nie widziałem. Są filmiki, że policja spisuje ludzi stojących przy poboczu, po prostu multum, multum, więc sztuka. I tak mówię, idziemy dalej, szukamy jakichś ładnych, fajnych borowików, więc nie ma co narzekać, najważniejsze, że grzyby są i to cieszy. Odpoczynek, spodnie wziąłem.
nieprzemakalne buty, bo padało trochę i jest mokro w lesie. Słychać zresztą to, widać. Jest i tu już się ślimaki dobierają do tych borowików. Dokładnie. No ale pojedyncze sztuki jak na razie. Nie widzę tak, aby było kilku. Ale najważniejsze, że zdrowe grzybki. W części je oskubiemy i mamy pięknego borowika, który pójdzie do koszyka. 6 sztuk. Już mam 6 sztuk. Ale czekam na jakieś piękne prawe grzyby. Więc idziemy. Marta tam z Grzesiem sobie chodzi. Jej sobie chodzą. A ja w spokoju pozbieram dla was. I nagram sobie film. Jest i tu. No ale martwi, bo pojedyncze sztuki. Pojedyncze dosłownie sztuki. Więc to martwi, że w innej części lasu jesteśmy, ale to, że pojedynczo rosną. Pojedynczo rosną, ale to był drugi. Tu był drugi. No ale to nie to, nie to. Nie to, nie na to się, Pyzuś, pisałeś. To ma być pięknie, kolorowo i na dodatek dość szybko. I na dodatek dość szybko. Dobra, idziemy do koszyka, tylko dwóch czy dwa. Jak to jest, widzicie sami. Zobaczymy z tej strony, tu jest też zielono. Czy tu nic nie ma? Szybka penetracja. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Więc tak widzicie, tylko dwóch. Jest kolejny borowik. Jeden. I tu drugi. Pyrtek. Ciężko zakorzenione, więc dwa. Tu są kolejne. Tu dwa. Tu. I tu. Nabijemy. Jeden. Nabijemy dwa. Mam 17 sztuk, a prawie ich nie widać. A prawie je w koszu nie widać. Więc koszyk naprawdę jest duży, pojemny. Więc dlatego pasek tak, aby nie ciążył, bo waży, waży. No mówię, nie powiem wam, ale 15 kilo na bank, jak są małe, ciężkie, zdrowe grzyby, niewysuszone. Więc dlatego taki duży koszyk. Tak mówię, 17 sztuk w szybki sposób, a jest godzina 7:39. Bo się cofnąłem, bo tam lipa była, a to jest inne miejsce niż dotychczas, co zbieram w tym lesie. Chciałem zobaczyć w innym miejscu tego lasu, jak to rośnie. Tu co mamy? Maślaki, co to jest? Co to jest? Co to jest? Maślaki. Zobaczcie, jakie piękne maślaczki. Więc też je przygarnę, wytnę i osobno w torebeczkę. Dokładnie.
bo jest sporo tego. Maślaczki, maślaczki przede wszystkim to szybko, smyk, smyk. Się wycina. Nie ma czasu na sentymenty. Więc wycinamy wysoko. I zbieramy. I maślaczki ogarnięte. Dokładnie. Wyselekcjonowane. I zobaczcie. Dokładnie. W reklamówce nie powinno się grzybów nosić, ale wiecie. Przyszykowałem się na borowiki, ale nie ominę takich pięknych sztuk, które pójdą do sosiku. W końcu dwa ładne borowiki. Oczywiście trzy, ale naliczę dwa śliczne, prawe grzyby. Tutaj jakie piękne borowiki. Dwa piękne, prawe. I tu piękny, prawy borowik z tej sobotniej wyprawy na grzyby. I kolejne sobotnie borowiki. Tu są trzy. Więc tak, aby było sprawiedliwie, bo to jedność, jednojajeczne borowiki, nabijemy dwa. Bo są trzy, ale nabiję dwa. Jest kolejny wśród jagodzin rosnący borowik. Pięknie jest. Dokładnie. Pięknie i przyjemnie.
tu jak fajnie jest, zobaczcie jakie nory. Jak fajnie to wygląda. A z drugiej strony rośnie sobie podgrzybek. Dokładnie, ale jest pięknie, bajecznie, a ludzi multum. Multum ludzi, dosłownie.
tutaj mniej grzybów jest, drodzy Państwo, ale przynajmniej nie ma ludzi. Nie ma ludzi przynajmniej i jakoś fajnie się chodzi, zbiera, szuka. I tak to mniej więcej wygląda. Pod górę, z góry, wąwozami. Pięknie tutaj jest. Pięknie, mniej grzybów, mniej ludzi, bo wiecie, cięższy las do chodzenia. Nie każdemu się chce wchodzić pod górę, z góry. A ja po prostu tak sobie śmigam. Dwa cygla z toporę. Okej. Więc koszyk na górę, w dół, na górę i w dół. Przynajmniej w spokoju sobie chodzę i zbieram borowiki. Zobaczcie, jak jest bajecznie. Jak jest bajecznie. Grzesiu, nie przyszalałeś. Nie, bo my kurwa... Daj spokój. Nie bluźnij. No. Dobrze. Ja mam na tą chwilę 158. 158, a tu Grzesia i Marty. Dobra, jedziemy dalej. Więc, drodzy Państwo, tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Nic dodać, nic ująć. 158 moich borowików. I tak, teraz dam... rozdam i mam grzyby z głowy, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Cześć! Z wszystkich dzisiejsze z soboty widzicie kilka sztuk wziąłem, tak zabrałem, aby sobie zrobić jakąś jajecznicę na masełku, cebulka, grzybki, jajka oraz natka pietruszki i to będzie na śniadanko. Dokładnie na śniadanko, ale najpierw je umyję, skroję i przygotuję do jajecznicy.